Siemano, witam was. Kamera mi się nie chce ustawić, muszę potrzymać ręką. Mamy 4:47, jedziemy z Olim na foty. Nie spałem całą noc, byłem w pracy. Po drugich zmianach. Nie pytajcie czemu o tej godzinie, po prostu ja tak chciałem. I zobaczymy jak wyjdą, ja muszę się śpieszyć, bo się już powoli przejaśnia. Więc widzimy się na miejscu, jak już odbiorę Oliego. Dotarłem na miejsce, jestem na miejscu. Czekałem na Oliego, napisałem mu, że jestem i zaraz lecimy. Jest za 5 w piątę, 4:55, moi drodzy. Idzie. Idzie, widzę zielono. Co tak wcześniej się wstaje? Jestem w klubie 5:00. Tu jest ta droga. Dobra, jedziemy w las. O. Nie dzisiaj. Dzisiaj nie ma lasu. Pierwszy raz od 3 lat. Dzisiaj lasu nie ma. Dzisiaj jest 5 rano tylko. Dzień dobry. O ty, ale powiem ci, zimno jest. Mam nadzieję, że nie jest zimno. Darek jest. O. Pokaż nam, nie? O, widzę siebie w odbiciu. W tym lusterku. Jest tam. Sen, krótki, nieprzerywany. No i imprezkę taką, nie? On sobie coś tam robi. Później wylatuję z bombą, że o 5 rano idę, kurde, na fotę. W ogóle. Ty, bo mi się... Nawet specjalnie buty takie założyłem. Szkło mi się. I się on na rowerze jedzie. Zaraz będzie jechał, patrz. Zaraz zrobimy zdjęcie i fotoradar będzie. Skuter. Ale sunie. Ogólnie powiem wam tak. Nie ma słońca, nie wychodzi jeszcze. Stoimy jak kołki. Wieje, nie ma słońca jeszcze. Musimy trochę poczekać. Tam jest jakaś smuga, ale nic nie ten. Albo chyba widać już. Patrz. Jak... Ale mówię, coś... Tam już się, wyjdzie. Tam się tworzy coś. No chłopak, rozszerzona geografia. On to wie. Rozszerzona geografia. Coś nie coś potrafię. Coś nie coś się znam. No. A powiem wam, że tutaj widoczki bardzo ładne. Mam parę fot podtykałem. Zaraz zrobię przebitki. Zrobię przebitki i sobie zobaczycie fotki jakieś. Jak się pan czuje? Bardzo dobrze. Troszkę zespany. Mam sposób. Dupnij sobie masterka. Zimny, chłodzony. Parę godzin w lodówce. Pyszny. To jest tortura. 4:30. Przypominam, drodzy państwo, 4:30. Jeszcze zmuszanie na picie skyra. Ja mam niedowład palców u mojej ręki. Jakie ten zmuszanie do picia skyra? Sam sobie go wziąłeś. Monstera. Czekamy jeszcze, bo chmury tak jakby nie wychodzą zbytnio. A czy za chmur nie wychodzi ten zachód? Tak myślimy, czy gdzieś jeszcze pojechać. Ewentualnie porobić jakieś foty i odpuścić co ten zachód, wschód. Zimno jest. Zimno jest. Jestem w Stegnie. Jestem na plaży w Stegnie. Na moście w Bolesławcu. 5:45, proszę państwa. Ranne ptaszki. Klub 5:00, pamiętajcie. Się wydaje, że pojedziemy może na inny spocik. Może, w którą stronę to nie wiem. Czy jedziemy tam, gdzie... Ja myślałem pojechać tam, gdzie ten. Tam, gdzie na ranczo, nie? Tam jest fajna taka panorama na to miasto. A, tam. No to dobra. Też może być to tam, dobra, to tam jedziemy. Mój państwo, dotarliśmy. Przepiękne miejsce, tu była szutrowa droga, zrobili asfalt, jest mega fajnie. Jest mega ładne miejsce. Są w ogóle takie. Te chmury kozak wyglądają mega. Mamy 6:03, ale fokusa mi nie łapie. 6:03 jest. Porobimy jakieś tu foty, to popatrzycie sobie, zobaczycie jakie są. Zobaczcie to. Nie, odwróćcie. Patrzcie. Wbijajcie do Oliego na Instagrama, tego jego artystycznego. Chłop mi, o właśnie, nie pokazywałem, bo mam nowe dziary. Oli zrobił wzór, sobie wydzierałem, tu też sobie wydzierałem. Czy to już nie Oli robił, ale ten wzór robił Oli. To jest moje. A to jest jakiegoś no-name'a. Nie wiadomo. Wdzierałem sobie jeszcze nóżkę i we wrześniu będę robił sobie jeszcze jeden tatuaż. Ale zobaczymy co to będzie. Zrobimy parę fot, zobaczycie sobie. Nie wiem co dalej. Jak na razie porobimy zdjęcia, bo są mega fajne chmury. Lokalizacja jest mega zajebista. Młody tu już działa. Młody G.
Kto mi się patrzy na dupę? Ty mi się patrzysz na dupę? Widziałem, patrzyłeś mi się na dupę. No, of course, man. Foty porobione i chyba spieprzamy na chatę. Chyba, bo tego zachodu to raczej nie masz. Chmury go przykryły. Niestety dzisiaj było chmurzyście. A czy teraz już tak średnio? Teraz by było widać, szczerze powiedziawszy. Teraz tak. Ale no niestety no. Rano nas został. A tu monster. Nieprzyjemny fakt. No. To 200 na chatę, czy co robimy dalej? Nie wiem, co jeszcze można zrobić, nie? Możemy na skate'a polecieć. Haha, normalnie. Skate będzie bliżej o wiele. No. Dobra, uwaga. Mocne hamowanie. Po nierównym. A się kamerę. Ja pytale. Idziemy nad bubr. Proszę Państwa, tu jest Oli, tu jest wiadukt. Tu jest skatepark, nie widać go. Tu jest mikra i kamper z Krakowa. Patrz, tam co jest? A mógłbym nawet tam pójść. Pójdziemy. Chłop, zobaczymy jak na parku linowym wyczynia. Ja ogólnie nagrałem, mam... Jezu. Ale zjechany. Wiesz, ja tu 3 lata jak dobre nie jeździłem. Mam nawet filmik, który osiągnął najwięcej na moim kanale, 1000 wyświetlań. Latało się ten stół. Ten stół się przelatywało normalnie. Się wypieprzyłem. Wskakiwałem, koło mi się poślizgnęło i walnąłem głową. Miałem kask i walnąłem kaskiem, ale gdyby nie kask, bym był w szpitalu. By było ze mną ciężko. Skąd jest start w ogóle? Ja się zastanawiam, ale chyba to jest wszystko to samo, nie? A to jak? No to biegniesz po tym. Na czwora... O Jezu, ty! Ale ja na to wejść? Nie. Tak o? No bez sensu. No. O Jezu! Najzwinniejszy to nie jestem, nie? Jak to mówią, sport to zdrowie i ćwiczcie, tak jak my! Jeszcze z nas przykład, moi widzowie. Mam swojego tragarza, niesie mi plecak. To jest następne część vloga, moi drodzy. Idziemy odwieźć Oliego, ja wracam na chatę i... Dobra, jedziemy po dziurach. Spalamy światła. Słońce już ładnie wychodzi, świeci już nam. Co możecie nawet teraz widzieć, jak z tyłu za nami. O, jesteśmy bardzo ciemni, bo... Słońce. Ale trika zrobiła, co jest? I tym miłym akcentem kończymy tego vloga. Kończymy tego vloga, pięknie zostawcie łapeczkę, subskrybujcie kanał, wbijcie do niego na Instagrama. Na Instagrama, a co? Na Instagrama wbijcie, a czemu nie wbijecie na Instagrama? Proszę wbić na Instagrama. No. Dobra, dzięki za vloga, siemano.